Czy to już? Tak. Witajcie moi drodzy, dzień doberek. Co ty robisz? Kolejne koło. Kolejna lanczówka za chwilę wjedzie na kanał, ale zanim wjedzie na kanał, to trzeba ją nagrać, zanim ją nagramy, to musimy sobie wylosować, gdzie dzisiaj pójdziemy i czy się znowu nie odbijemy od drzwi. Tak, w ostatnim odcinku, jak widzieliście, niestety nam nie pykło, bo restauracja miała ale złe co się odwlecze między nami, to nie uciecze. Tak. My tam wrócimy, jeśli oczywiście koło będzie na tyle dla Was łaskawe, żeby dzisiaj przyjść, albo za tydzień, za dwa, no nie wiem, zobaczymy jak no. To będzie. Zobaczymy. To co, losujemy knajpy, lecimy, które idziemy dzisiaj. Trzymam kciuki, żeby coś dobrego leciało. Kręci się, moi drodzy, koło, kręci się. Ciekawe, co się wykręci. No. Zwolniło. Daję czadu koło i... Ja już wolę się przed szereg nie wystawiać. Zobaczmy. Ojej, tajska wyjdzie. I... Maj Tai czy smaki polskie? A co to są te smaki polskie? A co to są te smaki? Ja nie wiem, co to są smaki polskie, ale wyszło smaki polskie. Zaraz zobaczymy, niech nam potwierdzi komputer. Tak. Mamy smaki nawet polskie. Nawet nie wiem, słuchajcie, gdzie to jest i co tam się dzieje. I w ogóle nic nie wiem. Pierwszy raz i widzę to logo. Smaki polskie. Zobaczymy na Google'u. Czy to w ogóle jest? Gdzie to jest w ogóle? Nie wiem, gdzie to są te smaki polskie. No i pójdziemy tam, no i zobaczymy, co będziemy w smakach polskich jeść. Zobaczcie sami. I moi drodzy, jesteśmy przed kuchnią Smaki Polskie. To miało być Smaki Polskie? No. Smaki Polskie, tak. Ale jest jakaś smaki dziwna polskie. Kartka na drzwiach. Jest tam ja kartka. Już się boję. Jest tam kartka, moi drodzy. Jest komunikat. Zobaczmy, co za komunikat. Zakładnie okresowa kontrola instalacji elektrycznej jedności. 11.10. Będą im sprawdzać liczniki. A to już sprawdzili. Ale to... Aha. A to jest zamknięte na cztery spusty, czy nie co? Wiem, zobacz, otwórz. Zamknięte jest. Okej. Okay. Słuchajcie, wygląda to tak. Widzicie? Smaki polskie. Nie wiemy w sumie, jak tutaj wejść, skoro to jest zamknięte. Na cztery spusty. Na Google'u oczywiście było otwarte. Napisane było, że jest otwarta kuchnia. Tutaj widzicie, mamy coś tutaj, jakieś są rzeczy, stoją. To jest chyba jakiś magazynek, mi się wydaje. Aha, to może to się gdzieś indziej wchodzi. A może jednak się wchodzi tam, przez zajazd pocztowy. I tam są te smaki polskie? Nie wiem, no zobaczmy. O kurczę. A tam jest coś, że otwarte, ale widziałam, że od 13. Tutaj są smaki polskie, a tutaj jest hotel, restauracja, pub. Może tutaj jest wejście poprzez zajazd pocztowy. To jest taki stary budynek w Zielonej Górze. Pyszne dania kuchni polskiej, to będzie to. Ale czyli to nie wiem, czy to gdzieś w podwórzu jest. W podwórzu? Dobra, idziemy na podwórze, zobaczcie. To wygląda w ten sposób. Tutaj mamy zajazd pocztowy. O, tutaj jest knajpka. Widać, ktoś tam siedzi. Ale to nie jest ta, to jest coś innego. Ale tam jest jakaś impreza. Aha. To jest jakaś impreza, może dlatego jest nieczynne też dzisiaj. Okej. Okay. Winnica Aris. Ale ja, najlepsze, że ja nie wiem, gdzie to się idzie. No dobrze, nie, no tam już jest hotel, to tam jest hotel. Tam jest hotel. Ja. Ta seria cieszy się jakimś ogromnym pechem. Ja wiem, czy pechem, bo pytanie, czy to jest pech, czy to jest niekompetencja knajp. Udało nam się znaleźć wejście do tej knajpy, weszliśmy, ale niestety... Jest rzeczywiście, że od 13, natomiast ja wam sprawdzę specjalnie na Google. Nie, na Google ja patrzyłem. Jak patrzyłem podczas kręcenia, co było przed 12 chyba nawet, czy tam po 12, nie wiem, było napisane, że już jest otwarte i zamknięcie o godzinie tam którejś. Tak, i tu jest to samo na Facebooku. Bardzo. Na Facebooku mamy, że od 12, na Facebooku też nawet jest. Na Facebooku nawet jest. I na Google jest, że od 12, podczas knajpa jest otwarta od 13. Totalnie nie zgadza się nigdzie ta informacja. Mało tego, słuchajcie, pani nas poinformowała, że jest grupa zorganizowana, w związku z tym od 13 co prawda się otworzą, bo jest za 15, także musielibyśmy 15 minut poczekać, ale dodatkowe 30 minut, bo jest grupa zorganizowana, więc dopiero po 45 minutach pani przyjmie jakiekolwiek zamówienie od nas. Nie wiem, czy jest sens tutaj wracać. Bo nie, już chwili... myślę, że nie ma sensu tutaj wracać. No to my nie ocenimy nic. No bo nie możemy nawet punktów przyznać za nic. Tak, nie możemy. No to jest to. No. Nie znamy menu, nic nie znamy.
Przepraszam. I wejście, mimo że mamy tutaj pokazane, tak, że jest restauracja, wejście trzeba wejść tam przez przez podwórko, to przez hotel prawie, no. Mogłaby być tylko tutaj jakaś kartka, że jest. Gdyby nie to, że ktoś nas tam poinstruował, to byśmy też nie wiedzieli, gdzie mamy wejść. Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, na Google i Facebooku zupełnie inne informacje niż w rzeczywistości. Grupa zorganizowała, ile pani mówiła, że tam tych osób jest? 15? 25 osób. 25 osób. 25 osób w restauracji i trzeba już bardzo długo czekać na jedzenie. No nic, my szybciutko jedziemy do domu, wylosować wam kolejną restaurację i będziemy wracać do miasta. No i moi drodzy, stwierdziliśmy, że jednak nie będziemy jechać do domu nagrywać, bo sami byśmy pojechali, nagrali, wrócili. Byliśmy w Śródmieściu, jakbyśmy mieli jechać z powrotem, to godzina by nas minęła, więc wybraliśmy w miarę najbliższe miejsce w okolicy. Tak, okolica poodrestaurowana, moi drodzy, na nowo zrobiona, betonu pełno. Na Placu Słowiańskim i damy szansę powtórną Srebrnej Górze. Podobno tu są lunche, zobaczymy, bo jak weszłam na Facebooka, to jakoś nie widziałam, żeby to były lunche. Ale jak je wpisywaliśmy na koło, to wydawało mi się, że były lunche. No, ale to było już tylko jakiś czas temu. Tylko, że to już było jakiś czas temu. Może więc coś się zmieniło. No właśnie. No zobaczymy. Także idziemy do Srebrnej Góry. I co? No i pokażemy wam, czy są lunche, jak są to jakie, jak nie ma to co można zjeść o tej porze. Bo już nie będziemy chyba dzisiaj już szukać jakiejś kolejnej miejscówki. Tak, a tamtej restauracji poprzedniej, jak ona się nazywa? Kuchnia coś tam? Smaki polskie. Smaki polskie. Podziękowaliśmy. Dziękujemy państwu. Tak, mieliśmy już z nimi do czynienia też kiedyś, jak chcieliśmy zarezerwować sobie, mieli menu degustacyjne. Tak, mieli taką kolację degustacyjną i chcieliśmy zarezerwować sobie stolik. Po telefonie pan poprosił o numer czy o SMS-a i potem się już ani widu, ani słychu pana. I tyle pana było widać i słychać, więc no i nic się w tej kwestii nie powiedziało. Drugi raz byliśmy w tej knajpie, znaczy chcieliśmy być drugi raz w tej knajpy. Więc już chyba tam nie będziemy w ogóle przychodzić. Dlatego też nie wiedzieliśmy pewnie, co to jest za knajpa, no bo no, tak. Nie na darmo nie wiedzieliśmy, co to jest za knajpa. A my idziemy tam, bo to przez podwórko trzeba i tak przejść, nie? Nie, tędy. Nie, to jest kawiarnia. Ale tu można przejść chyba. Tak? No. Za 3 minuty. Może być otwarty. Słuchajcie, dzisiaj jest chyba Światowy Dzień Pechowca. Weszliśmy tam i co się okazuje? Że nie ma już lunchy. W sensie nie, że nie ma, bo się wyprzedały, tylko już z karty zniknęły lunchy, być może im się nie sprzedawały, czy nie wiem co. No. Chyba robiąc to koło, a to było parę miesięcy temu, no to chyba trzeba by było jednak zweryfikować pewne rzeczy. Dobrze. Ale nic. Wiemy, żeby do Srebrnej Góry na lunchy nie przychodzić, bo nie ma lunchy. No bo nie chcieliśmy wam też pokazać takiego trochę zafałszowanego obrazu. No jeżeli wezmę zupę i drugie danie, to mi to ten zestaw wyjdzie koło 80 zł. No to wtedy co to jest za cena lunchowa, no? No właśnie, więc nie pokażemy wam lunchu w Srebrnej Górze. Nie jest to oczywiście jakkolwiek wina Srebrnej Góry, no po prostu nie mają lunchu w ofercie. No a my nie sprawdziliśmy tego wcześniej. A my tego nie sprawdziliśmy. Przez przypadek właściwie tutaj się dzisiaj znaleźliśmy. Tak, wina jest po stronie tego, co, jak to się nazywało to coś? No tak, tak, polskie smaki. Polskie smaki, czy smaki kuchnia polskie. Polska, czy coś tam, nie wiem. No dobrze, w każdym razie słuchajcie, jesteśmy w pobliżu jeszcze jednej restauracji. Oddajemy szansę ostatniej tej restauracji. Restauracji tu jest dużo, w których ale jeszcze będziemy. Mówię, ale w pobliżu. Idziemy. No idziemy tak. Idziemy teraz do restauracji, która jest restauracją hiszpańską. Mamy nadzieję, że tam są lunche. Trochę podejrzałam, to widziałam, że menu na dziś jest. Czyli jest takie coś a la menu dnia. No to uznajmy, że to jest też forma lunchu, tak? No, można tak powiedzieć. Aczkolwiek oni mają tam po prostu w karcie zawsze coś takiego, że jest codzienne menu. No nie to byliśmy sobie tam, z tego coś weźmiemy. Nie byliśmy tam chyba z 5 lat. Oj, ja nie dłużej. A może i dłużej nawet. Więc zobaczymy, jak się zmieniła sytuacja. Ale już jestem lekko wściekła, wiecie? La passion to się nazywa, tak? La passion. To jest jakiś pech tych lunchów, że mamy tego nie kręcić, bo ja już nie wiem po prostu. Ale już następnym razem chyba jak zrobimy na kole, to wylosujemy sobie dwie. W razie czego będziemy mieli sytuację numer dwa, bo to inaczej to widzicie, jak jest. No co, dzisiaj jakbyśmy wylosowali dwie, jedną tamtą i drugą tą, to tak samo by było. Nie, jakiś ale trzeba było trzy losować. Fatum. Fatum, los, przeznaczenie.
Taki odcinek dzisiaj będzie, pechowy. Idziemy, moi drodzy, i już jesteśmy z nami. Bliziutko. No to zapraszamy. Proszę was. Bardzo, zobaczcie, jak wygląda hiszpańska kuchnia w Zielonej Górze. I moi drodzy, jesteśmy już, siedzimy, no. Mamy miejsce, dostaliśmy, nie było problemów. Jest lunche i jest menu dnia, słuchajcie, wypas na całego. No właśnie, więc coś, co się zmienia codziennie i lunch. Agnieszka wzięła lunch, a ja wziąłem sobie danie dnia. A, ale wybór jest taki, że jest danie, jest zupa jedna i potem danie wegetariańskie i danie mięsne. Także dla weganów. A ja mam danie mięsno-rybne. Moi drodzy, trochę Grecji teraz wejdzie. Zupa cytrynowa. Z kurczakiem i z ryżem. Wygląda apetycznie. Dobrze wygląda, no. Tak musi spróbować, bo potem musi wyrazić swoją opinię. O! Ale dobra. No mi bardzo smakuje. Już żałuję, że jej nie mam. Ale pyszna. Słuchajcie, pyszna jest. Cytrynowa, taka leciutka. Chyba na rosole, bo taka... Tak, nie? No od kurczaczka pewnie. No a od kurczaczka, nie? Taka delikatniutka, ale taka lekko cytrynowa. Bardzo dobra. Dobrze, moi drodzy, dostaliśmy bardzo szybko. Po zupie zaraz przyszło drugie danie. Ja mam, tak jak widzicie, danie dnia. Nie jest to lunch, ale danie dnia. No. 59 kosztowało? Nie, 53 czy jakoś, tak? Około 50, no a lunch tutaj kosztuje 30 zł. Lunch 30. Za dwa dania. Tylko, że chyba wielkościowo moje danie jest trochę większe niż twoje. No bo ja mam dużo sałaty. No. Dobrze, mamy chorizo. Śmietanowy sos. Chorizo dobre, ale... A nie, jest ostry, bo myślałem, że nie ostry, ale jest. Makaron też dobry, bo nie jest rozgotowany. Ale dente zrobiony, tak. Bardzo fajnie. A tu są jeszcze krewetki, czy tu jest łosoś? Łosoś. No zobacz, jak ten łosoś. Zobacz. Bardzo dobrze zrobiony. Mięciutki. Nieprzesuszony. Idealne danie. A twoje? No czekaj, bo... To jest sos, to jest ser mimolet, to jest taki specjalny ser, który się weź tym sosem czosnkowym. Zaszerzyłem. No, taki, który jest specjalnie do rozpuszczania. Ja wzięłam wersję wegetariańską, żeby sobie spróbować. Do wyboru był sos makaron z sosem bolońskim. Ja pomyślałam, że trochę się cieszę, trochę nie. Przecież w pańskiej knajpie bolońskiej brać to tak. I co? Całkiem w porządku? Bardzo dobre. Ale wolę moje. Z kiełbaską i łososiem. Dużo cebulki, dużo pieczonej papryki, pomidor w środku. No i ten ser, który się tak fajnie ciągnie. I chyba pieczarki chyba też to. No, to moje lepsze. Cena droższa, wiadomo. No ale od lunchu tamtego tylko 2 zł. Czy 3, nie 27? 28. A, no to lunch po podobnej cenie, picie trochę droższe. Bo tu z tego co widzę, to za kolę małą zapłaciłam aż 9 zł. No to... Tam były po 5. No, to pod tym kątem? 54 nawet. Czyli no tu można powiedzieć, że lunch z piciem mi wyniósł 39 zł. A tam było 33? 3. 33. No ale smak, jak dla mnie, to nie ma porównania. No to jest jednak trochę wyższa półka takich lunchowych jedzeń, w ogóle restauracji. No tamten to był taka, mówiłam, taka bardziej stołówkowa kuchnia. Tutaj macie troszeczkę to bardziej wykwintnie podane i w ogóle smak zupełnie inny, to już jest coś innego. Takie dla... I nie było takie słodkie jak w ostatnim odcinku. No tutaj było raczej ostre. No. No dobrze. Pawełka kosztował, tak jak Pawełek wam mówił, 52 zł. No to patrząc, że lunch kosztuje 30, to prawie dwa razy tyle można powiedzieć, ale... No to już nie była taka... Ale to była potężna porcja, ja się tak najadłem, że już nie mogę. No ja się też w sumie najadłam. Ty miałaś dwa dania. No tak, no ty miałaś dwa dania. No za tą zupę to ja bym mogła normalnie jeszcze dopłacić. Jakbym mogła. No rewelacja, na pewno jak spróbowałeś, to wiesz, no że... No tak, wiem, bardzo że dobra. Naprawdę dobra. Jeżeli to tortilla to taka, no zwykła to. Taka zwykła, zwykła tortilla. Tak, poprawna. Poprawna, tak. No to oceniamy. No proszę bardzo. Smak? Smak? No. Ja za tą tortillę jeden punkcik obetnę, więc 5. Ja bym też dała 5, a zupa kurczę była za to dobra.
A, dziupa była dobra. No do tego 5. Dobra, 5. Niech będzie 5. Ja mam 5. Dobra. Ty możesz dać 6. Nie, daj 5. Cena? Ale pamiętaj, że oceniamy lunche, nie? Bo nie oceniamy... Lunche, ja wiem. 30 zł. No. Stosunek jakości do ceny? Ja bym dał 6. Ja też bym dała 6. Mimo, że było drożej niż poprzedniej, to jednak, no, to był jednak trochę wyższy poziom tego jedzenia był. Mhm. No i trzecie znowu zapomniałam. Ten wybór. Wybór. No wybór, no tak. Jeżeli patrzymy na same lunche, no to taki wybór niezbyt. Taki mizerny. Natomiast poprzedniej przypominam wam, że to w sumie też nie były lunche. To były dania dnia, można powiedzieć, tak? Tak. I z tych dań dnia się wybierało. Tak. No to tutaj też były też dania dnia. Też. Z tym, że nie w takiej cenie już wtedy. No, droższe jest... wtedy i tutaj trudno powiedzieć. No i jak to teraz rozgraniczyć, bo są niby dania dnia, jest duży wybór, natomiast to nie są stricte po cenach lunchowych rzeczy, no to nie wiem, jak to. No 4 dam za wybór, bo znowu nie było nic dla wegan. Dwa dania do wyboru do lunchu, natomiast ale z drugiej strony. Ja daję 6, dlatego że czasami ktoś może chcieć zapłacić więcej, ale żeby mieć większy wybór. I wziąć sobie, no tak, bo tamte to już były takie bardziej hiszpańskie te, bo tam były tapasy dnia i kalmary można tak. było. Wiadomo, że takie rzeczy są droższe niż na przykład kurczak, tak? Mhm. No to ile dałeś? 6? Ja 6 daję za wybór. No. Lunch może był mniejszy, ale dania dnia był. Jeśli mówimy, że tam były też dania dnia, a nie lunche, no to na to samo wychodzi. Tylko, że tam było taniej. No to dam 5. Dobra, niech będzie 5. No. Obcinam za to, że troszeczkę za drogie te danie dnia było, chociaż wiem, że owoce morza są generalnie droższe i dlatego być może jest drożej. No to jaka podsumka? Ile ci wyszło? 6, 5. Ojej! 16. Zaszalałeś. Tak. A ja? Już nie pamiętam teraz. Ty dałaś... 6 za smak. Nie, tak. 5. Obcięłam za tortillę. Tak. 5 za smak. Za wybór. 5? Też 5. To mamy 10 i 6 dałaś za cenę. No to 16. Czyli tak jak ja. Dobra. No to mamy 16 na 18. Polecamy wam Es La Pasión. Nie byliśmy tam od wieków. No, 5 lat co najmniej. A musimy tam wrócić na paeję koniecznie, bo tam zawsze była bardzo dobra paeja. Tak, może nakręcimy dla was nawet odcinek jeszcze. Odcinek normalny taki. Normalny. No, gdzie weźmiemy z karty dania. Tak, z karty dania pokażemy wam jeszcze, jak wyglądałem. Zobaczymy, czy się nic nie popsuło. No, jak ja wziąłem to danie dnia, to dla mnie się nic nie popsuło. No to nic. Dziękujemy wam, bo były przeboje dzisiaj. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, a może wy nam polecicie jakąś lunchówkę? W Zielonej Górze? No, to zapraszamy, bo zaraz nam się na kole, normalnie dzisiaj nam się 3 od razu wyczerpały z koła. Po prostu idziemy jak burze. Dobra, dzięki, do usłyszenia, pa.